Smutny korytarz sądowy, ławeczka. Siada dwóch panów, rozmawia ze sobą przed wejściem na rozprawę sądową. Głównym bohaterem jest Andrus, liczący lat około 38. 35 razy stawał przed sądem karnym. Ostatni raz siedział 5 lat w kryminale. Bronił go jeden adwokat z urzędu. Widać, bronił go kiepsko, gdyż zaladowali mu 5 lat. Po wyjściu z kryminalu ukradł niestety pieniądze. Agent policyjny odnalazł już tylko niestety małą sumę 2000 zł w wazoniku od kwiatka. No. Zatrzymano go w Krakowie, przewieziono do Olomuńca do aresztu. Rozprawa toczy się w Olomuńcu. Przewodniczący sądu, ostry sędzia Ajdukiewicz, oskarża surowy prokurator Lang. Dziwnym zbiegiem okoliczności adwokat ten, który go bronił wtedy, jak dostał 5 lat, znów go broni. Andrus na razie go nie rozpoznaje, ale tuż przed wejściem na salę poznaje i mówi: panie, zaraz, to pan mnie znowu będzie bronił? Ojej, niech się pan lepiej nic nie odzywa, no. Ostatni raz toś pan da szkoły, no. Załadowali mnie 5 lat. Niech się pan nic nie odzywa, ja się sam będę bronił. 35 razy występowałem przed sądem, to ja też coś umiem, nie? A, zaraz, ale. Tylko niech pan mnie powie, bo pan jest adwokat, to pan będzie wiedział. Jak lepiej powiedzieć? Czy że ukradłem Żydowi, czy też księdzu? No, prawdę. Ostatni raz, jak powiedziałem prawdę, to dostał 5 lat. A teraz, gdybym chciał powiedzieć prawdę, to muszą mnie zadowiać 15. Nie, zaraz. Nie, ja wszystko zwalę na księdza. Tak, bo ksiądz to nie ma dzieci i zwykle porządny człowiek. No, to może być okoliczność łagodząca. A jak powiem, że Żydowi, to Żyd ma interes, ma dzieci, to może być okoliczność obciążająca. Tak, ja na wszystko wywalę na księdza, tylko niech się pan nic nie odzywa. Aha, jeszcze jedno. Teraz, kto jest przewodniczący sądu? Ajdukiewicz. O, nie, to dobry człowiek, tak. Ile może, tyle daje. A prokurator? Lang. Popatrz pan, to ja 35 raz przed sądem i zawsze ten sam trybunał. No nie, panie, gorszego trybunału jak ten, to nie ma. Nie, niech się pan nic nie odzywa, ja się sam będę bronił. A, jeszcze jedno, niech pan powie prokuratorowi, że mnie nie przerywał, jak ja będę przemawiał. No chodź pan na tę salę, bo już nas wzywają. Wchodzą na salę, vis-a-vis sędzia, z lewej strony prokurator, z drugiej strony sędzia nieznany dla Andrusa. Sługa pana sędziego, cicho. Co cicho, nawet przywitać się nie można, no. No my przecież sami znajomi. Gdyby tak wysoki sąd wyjechał do Ameryki, to ja za nim. Sługa pana prokuratora. Widzę, że wszyscy jesteśmy w komplecie. Ja najbardziej lubię to ten trybunał, bo panowie mnie znają, ja panów znam i to zawsze przyjemnie. Od tego drugiego pana sędziego to ja nie znam. Pana widać musieli przenieść z cywilnego do karnego. No, teraz ostatnio to będziemy się częściej widywać, bo ja tylko w karnym. Cicho. Nazwisko takie i takie, oskarżony o to i o to. Ale panie sędzia, ja bardzo dobrze wiem, ile razy ja siedziałem, bo pan sędzia mnie wyrok dawał, a ja to odsiadywałem. No. A jak to było? No właśnie, jak to było? A tak, więc wysoki trybunale. Niech się pan nic nie odzywa. Wysoki Trybunale, 35 raz stoję tutaj przed sądem i za każdym razem to cyganiłem. Słowo honoru, nie mówiłem prawdy, ale teraz powiem prawdę i tylko prawdę, tak mi Panie Boże dopomóż. Otóż jak wybuchła ta wojna, to ja mieszkałem u niejakiego Karola Kozika. Ten Karol Kozik to bardzo porządny człowiek. On ma takich 7 małoletnich dzieci, takich malutkich. Grzeczne to takie. I on kochał bardzo te dzieci i żona go kochała. Oni w ogóle bardzo się kochali. I ten Karol Kozik dostał powołanie do wojska. A ja? Nie, ja to jestem zupełnie z wojska zwolniony. Odsiedziałem zresztą.
No więc ten Karol Kozik miał jechać na ten front i tego dnia, kiedy właśnie mieli wyjeżdżać, to kapitan go puścił na godzinę do domu, ażeby pożegnał się z rodziną. Ja akurat przypadkiem byłem w tej izbie, jak ten Karol wszedł tak do tej izby w tym mundurze, tak stanął, tak. Popatrzył po tych dzieciach, wziął to najmłodsze dziecko, te 11-miesięczne, to wziął tak na rękę i tak zaczął całować to dziecko, jakby już nigdy więcej nie miał się z tym dzieckiem zobaczyć. I tak kolejno się żegnał z tymi dziećmi, a potem kiwnął na mnie i poszedł do żony. No ja wyszedłem, poczekałem w siądze jakieś 10 minut, później Karol wyszedł, tak spojrzał tak długo na mnie i mówi: Kazek, ja idę za ojczyznę krew przelewać, a ty pamiętaj o moich dzieciach, bo ty na wojnę nie idziesz. Ja mówię: Karolku, idźcie, idźcie na tę wojnę. A o dzieci to się absolutnie nie bójcie. Już ja się dziećmi zaopiekuję, bo ja proszę Wysokiego Trybunału. Ja jestem bandyta, ja jestem wyrzutek społeczeństwa, złodziej, ale ja dzieci kocham i dzieciom krzywdy nie dam zrobić. O tak, tak pocalowaliśmy się z tym Karolem. No i poszedł na tę wojnę. No Karolowa te pieniądze, co miała, to wydała. On więcej nie przysyłał, bo sam nie miał, listów tak nie pisał. A Karolowa mnie się wystarała za pomogę wojskową. O. No i zrobiło się zimno. I głód i nędza zaświtały do izby Karolowej. Ja przychodzę tak do domu, patrzę, a tu jedno dziecko woła: mamo, chleba, drugie: mamo, głodny jestem. Mamo, zimno mi, a co te dzieci winne, że ten ojciec krew za ojczyznę przelewa? Ja taki zmartwiony, strapiony o te dzieci. Te dzieci szukają jakiejś roboty, a gdzie tu można znaleźć w Krakowie jakąś robotę, jak wszyscy te od Krakowa uciekają, nie? Ja taki strapiony o te dzieci idę przed kościołem Najświętszej Maryi Panny, patrzę, stoi taki gruby ksiądz i trzyma taki gruby pulares. To ja cap za ten pulares i choda! I nie, ja bardzo dobrze znam tego księdza, to bardzo dobry człowiek. Gdybym mu powiedział, to on by mnie dał te pieniądze, ale tu nie ma czasu i te dzieci głodne. Ach, to ja poleciałem, kupiłem furę węgla, furę drzewa, paczkę cukru, paczkę tłuszczu, żeby pan sędzia widział uciechę tych dzieci. Jak ja to wszystko przyniosłem i tak poukładałem, ach nie, żebym mógł, to ja bym drugi raz ukradł dla tych dzieci. Nic więcej na swoje usprawiedliwienie nie ma. Nic. Trybunał udaje się na naradę i wyrok uniewinniający. Andrus kłania się i odchodzi. Po drodze zaczepia adwokata i mówi: panie, jak to dobrze, że pan się nie odzywa. O, tak trzeba bronić. O.